Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, Ryszard Czarnecki, prosto z Brukseli. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Rzeczywiście jestem w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Dosłownie za 29 minut rozpocznie się posiedzenie Europarlamentu i od razu głosowania. No właśnie, i pytanie, czy Europarlament zaostrzy zasady dotyczące praworządności i funduszy unijnych. O tym się chyba już wielokrotnie mówiło, że taka będzie reakcja parlamentu na ustalenia tego długotrwałego szczytu przywódców europejskich. I jeśli tak, to co dalej z tymi zapisami? Czy one wrócą na posiedzenia Rady Europejskiej, czy coś innego się wydarzy? Dobre pytanie. Rzeczywiście tutaj w Europarlamencie jest spory opór wobec tego, co zostało po tych morderczych, czterodniowych, rekordowych w historii EWG i Unii negocjacjach ustalone. Jest szereg środowisk, które zarzucają, że te zapisy zwiększają wagę, pozycję, rolę Rady Europejskiej, a więc przedstawicielstwa państw członkowskich, państw narodowych, kosztem instytucji takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski. Wczoraj w wywiadzie dla niemieckiego radia jedna z liderek i największych krytyków Polski, holenderska deputowana, liderek liberałów, holenderska deputowana Sonja Dinfeld stwierdziła, że te ustalenia, konkluzje szczytu Rady Europejskiej są zbyt mało federalistyczne. A więc, no, że tutaj Rada Europejska opowiedziała się za, tłumacząc to już na taki bardziej zrozumiały język, za Europą, która no nie przyspiesza integracji europejskiej, tylko zachowuje tożsamość właśnie państw narodowych. Natomiast jest rzeczywiście Pewnie został sceptycyzm wybrany. i prawdopodobnie, znaczy jest to niewykluczone, że może nastąpić odrzucenie przynajmniej tej politycznej warstwy konkluzji szczytu, który zakończył się przedwczoraj o 4 nad ranem. No i co wtedy? Szczyt musi się odbyć ponownie, czy jak wygląda ten Czyli no, proces? oczywiście na to będzie musiała Rada Europejska zareagować, choć prawdopodobnie uczyni to już po wakacjach. Natomiast ja nie sądzę, że był kwestionowany podział pieniędzy. To jest w moim przekonaniu znacznie mniej prawdopodobne. Zarzuty są, jak powiedziałem, bardziej natury politycznej. No a tutaj myślę, że Rada Europejska nie będzie chciała specjalnie się posunąć. Tu wielkiego pola manewru nie ma, ale w świetle tych zarzutów tym bardziej widać, jak duży to był polski sukces, bo jednak okazało się, że no te zapisy dotyczące praworządności są, to też jest podnoszone, są tak naprawdę wyrwaniem temu eurotygrysowi kłów, co oczywiście uważam, że jest dużym sukcesem polskiego rządu i Właśnie, ale. rządu węgierskiego. No tak, ale mówi pan o politycy PiS i tak dalej, i politycy PiS i nawet i Porozumienia mówią o sukcesie Polski, tak jak pan przed chwilą, ale z drugiej strony, no pamiętam, że od 2018 roku Komisja Europejska miała na stole no dużo, dużo bardziej restrykcyjny mechanizm łączenia, czy zupełnie innego typu mechanizm łączenia praworządności z funduszami europejskimi. To się pojawiało też w naszych rozmowach wielokrotnie. No i pytanie, dlaczego może nasi słuchacze, widzowie zastanawiają się, no dobrze, ale dlaczego w takim razie Komisja Europejska i niektóre państwa tak łatwo, mówiąc kolokwialnie, odpuściły
Czy to jest na przykład efekt koronawirusa? Po pierwsze, na pewno taki bardzo konsekwentny opór ze strony państw, które mogły zawetować wyniki szczytu, myślę o Polsce i o Węgrzech, miał swoje znaczenie. O tym się nie mówi, ale w pewnym momencie premier Morawiecki z premierem Orbanem wyszli z obrad szczytu i to była też forma nacisku. Natomiast oczywiście jest tak, że tutaj już nie chodziło o kwestie ideologiczne, praworządność bardzo nieprecyzyjnie formułowana, tu chodziło o pieniądze, tu chodziło o konkrety. I w tej sytuacji no, byłoby trudno wytłumaczyć różnym rządom swojej opinii publicznej, zaraz, zaraz, tutaj była szansa na takie duże pieniądze dla naszego kraju, a wyście się opierali o kwestii praworządności, jeszcze został odłożony, a te pieniądze są potrzebne od razu. A na przykład również w klubie skąpców opinia publiczna mogła mówić, no zaraz, dostaliśmy takie wyraźne ustępstwa, jest o przeszło 100 miliardów mniej pomocy bezzwrotnej, jest przesunięte na pożyczki, które trzeba spłacić z niewielkim oprocentowaniem, co prawda, no to to jest sukces. No czemu w takim razie wyście się uparli przy tej praworządności? A więc no, widać wyraźnie, że tutaj decydowały interesy, decydowały po prostu realne, konkretne pieniądze. A myśli pan, że czy jest pan gotów, jak jeden z wiceministrów, pan wiceminister Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ, założyć się, że Polska nie straci ani eurocenta przy tej procedurze, kiedy ona zostanie już, bo ona zostanie ustanowiona jeszcze, doprecyzowana, no i później będzie częścią europejskiego prawa przez najbliższe lata, kiedy ten budżet będzie wydawany. I czy jest pan gotów się założyć, że przez te lata po prostu nie będzie żadnej straty dla Polski po tym szczycie? Powiem w ten sposób. Ja z dziennikarką mogę wypić kawę, ale z dziennikarzami się nie zakładam. Natomiast powiem w ten sposób. O ile, gdy chodzi o kwestie finansów, myśmy jako Polska wygrali wielką, gigantyczną, morderczą wojnę, jesteśmy wielkimi zwycięzcami, o tyle, gdy chodzi o praworządność, uważam, że myśmy wygrali bitwę. Bardzo ważną, może kluczową bitwę, ale to nie jest tak w polityce międzynarodowej, że myśmy sobie kupili spokój na całe 7 lat kolejnych, kiedy będzie trwał nowy budżet unijny 2021-2027. To jest tak, że przecież metodami pozatraktatowymi, pozaprawnymi będzie zapewne tak, że poszczególne kraje Europy Zachodniej, tej dawnej EWG, dawnej piętnastki, dawnej tej starej Unii tak zwanej, one będą próbowały ograniczyć konkurencyjność wielkiego kraju, jakim jest Polska. To jest część Big Five, jeden z pięciu największych krajów Unii Europejskiej. To jest lider regionu. Wokół nas skupia się przecież 11 państw, które weszły do Unii w ostatnich 16 latach. I wszelkie próby ograniczenia konkurencyjności typu a to praworządność, a to media, a to Puszcza Białowieska z kornikiem drukarzem, to wszystko preteksty. Więc na ten temat by się wracał. Ale dzisiaj wygraliśmy bitwę i ten zapis, który jest, nie chcę go cytować w całości, ale pozwoli pan, że jednak jedno zdanie tutaj przeczytam z konkluzji szczytu. The European Council will revert rapidly to the matter. A więc cała sprawa praworządności wraca na forum Rady Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności. No, nie ma takiej siły, żeby Polskę ukarać, ale jeżeli ten kij okazał się kapiszonem, może być kijem bejsbolowym, no to być może znajdą się inne kije samobije, które będą starały się Polskę czy Węgry uderzyć. A co do przyszłości, to też jest oczywiście pytanie o te fundusze dotyczące transformacji energetycznej. Czy myśli pan, że to dobrze, że Polska się nie zgodziła ponownie na przyjęcie tego celu
neutralności do 2050 roku, bo wtedy, jak rozumiem, mielibyśmy więcej funduszy. No tak, ale to jest tak, pan mnie zapytał, czy dobrze, że pan się nie zgodził na wpuszczenie do własnego mieszkania, czy redakcji gościa, który pana będzie zakładał Nelsona, mówiąc językiem sportu walki, czy podduszał. No, jest rzeczą jasną, że kwestia tych standardów ekologicznych, nowej polityki klimatycznej, no to jest próba, jak mówią eksperci, bynajmniej nie związani z polskim rządem, próba ograniczenia konkurencyjności krajów nowej Unii, w tym także Polski, której gospodarka opiera się na węglu. My oczywiście będziemy te standardy ekologiczne wcielać w życie. Myśmy wydali kolosalne pieniądze w ostatnich 300 latach, o czym się wciąż za mało mówi na forum europejskim. Natomiast no, jednak konieczność płacenia gigantycznych pieniędzy przez państwo polskie, które się dynamicznie rozwija, ale wciąż jest jednym z 7-8 krajów no, najmniej zamożnych w Unii, o najmniejszym PKB per capita na głowę mieszkańca, no, takie dociążanie nas finansowe kolosalne jest nie do przyjęcia, stąd udało się tego miecza Damoklesa uniknąć albo go przesunąć. Teraz chciałbym zapytać jeszcze na koniec o sprawy wewnątrzkrajowe. Czego się pan spodziewa, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu? Bo był pan jednym z pierwszych polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, którzy o rekonstrukcji zaczęli mówić. Teraz inni politycy, w tym i prezes PiS Jarosław Kaczyński, to już wprost deklarują, że będzie po wakacjach, pewnie na przełomie sierpnia i września lub trochę później, ta rekonstrukcja. Czego się pan spodziewa? Bo czy to będą zmiany tylko właśnie strukturalne? Chyba, że byłem pierwszym politykiem PiS-u, który o tym wspomniał już 2 miesiące temu. Uważam, że ta rekonstrukcja, o której mówił prezes Kaczyński w niedzielę w wywiadzie dla pani Małgorzaty Racińskiej dla Polskiego Radia, ona będzie głęboka. Myślę, że założeniem jest znaczące zmniejszenie liczby resortów do, może nawet docelowo, nie wiem czy za jednym etapem, od razu jednym zamachem, docelowo do 11-12 resortów, a więc no, spore tutaj oszczędności i pewne zdynamizowanie tego procesu decyzyjnego, bo teraz jest tak, że no już nie ma Polski resortowej jak kiedyś, ale jednak w różnych sprawach, w tych samych sprawach decyzje tak naprawdę są w różnych resortach. No to jest niedopuszczalne z punktu widzenia przyspieszenia procesu decyzyjnego, a to jest konieczne. Więc podkreślam, 11-12 resortów, a z ostatnim idzie na pewno zmiany personalne, które nie muszą, uwaga, nie muszą być następstwem negatywnej oceny poszczególnych ministrów konstytucyjnych, co raczej będą efektem właśnie stworzenia nowej struktury Rady Ministrów. Na koniec zupełnie, a zdziwiła pana deklaracja ministra Czaputowicza, który w Rzeczpospolitej, w poniedziałkowej Rzeczpospolitej powiedział, że jego czas jako szefa MSZ się kończy? To było zaskoczenie dla pana? Cenię ministra Czaputowicza. Pamiętam jako minister do spraw europejskich przed 23 laty zaprosiłem go, najmłodszy minister wtedy w rządzie, zaprosiłem go do współpracy, przyszedł do mnie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z MSZ-u, był dyrektorem departamentu, tam zresztą poznał wicedyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych, młodego Mateusza Morawieckiego. I uważam, że był dobrym ministrem spraw zagranicznych i jest dobrym ministrem spraw zagranicznych. A co do dymisji, no to już jest decyzja prezesa Kaczyńskiego, premiera, zaprasza politycznego. O tym, jak będzie dalej przebiegała dyskusja na forum parlamentu i też oczywiście o sprawie rekonstrukcji będziemy informować cały czas. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się.